rzeczy. Suma naszego głosowania, na moje oko brakowało około 30 paru głosów. Ja myślę, że były to te koleżanki, ci koledzy, którzy nie wiedzieli, w jaki sposób po prostu podjąć tą uchwałę. Ja oczywiście to rozumiem, tylko nie zostaliśmy uprzedzeni o tym. Brakowało w sumie 30 paru głosów. Kolego, ja bardzo przepraszam, ale ja rozumiem pańskie rozgoryczenie, natomiast nie będziemy za każdym razem powodować reasumpcji głosowania tylko dlatego, że komuś się nie spodobało głosowanie. No państwo wybaczycie, ale jesteśmy tutaj po to, żeby uchwalać i procedować pewne rzeczy. Dziękuję bardzo. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, przechodzimy do punktu 4. Uchwalenie regulaminu obrad. Czy są wnioski o zmianę regulaminu obrad? Słucham kolegę. Proszę bardzo. Dariusz Salamończyk, Okręg Warszawski, mandat 262. Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić w imieniu wszystkich delegatów warszawskich 8 poprawek do regulaminu dzisiejszego zjazdu. One za chwilę je pokrótce przedstawię. Mają charakter proceduralny, mający na celu sprawne przeprowadzenie dzisiejszego zjazdu, doprecyzowujące niektóre przepisy. Pierwsza poprawka dotyczy, w ogóle wszystkie poprawki zgłoszone są do paragrafu drugiego. Pierwsza poprawka do ustępu trzeciego. Po zdaniu zjazd jest zamknięty, pozostałą część proponujemy skreślić, ponieważ jest to materia nieregulaminowa i nadająca się do komunikatu. Mowa jest o zorganizowaniu konferencji prasowej. Następnie druga poprawka dotyczy umiejscowienia przepisu w regulaminie dotyczącą wniosków formalnych i brzmiałby: wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i przebiegu posiedzenia zjazdu. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o przerwę w obradach, zamknięcie listy mówców, głosowanie bez dyskusji, zmianę sposobu dyskusji lub głosowania, przejście do porządku dziennego, sprawdzenie listy obecności. Trzecia poprawka dotyczy ustępu 19 i polega na dodaniu zdaniu trzeciego, które by brzmiało tak: w przypadku wypowiedzi w imieniu delegatów z okręgu czas nie powinien przekroczyć 10 minut. Dotychczasowa propozycja ogranicza się dla indywidualnych wystąpień 5 minut, dla gości bez limitu czasu, natomiast mogą być przypadki, kiedy w imieniu delegatów występuje jeden i wtedy miałby trochę dłuższy czas, do 10 minut. Następnie czwarta poprawka w ustępie 20. Uprawnienie prezydium zjazdu do przyjmowania wniosków w sprawie uchwały zjazdowej powinno się zastąpić komisją uchwały wniosków, czyli wyrazy do prezydium zjazdu proponuję zastąpić wyrazami do komisji uchwały wniosków. Uzasadnienie jest takie, że komisja ogólnie przygotowuje całość uchwały zjazdowej i wszystkie zgłaszane wnioski nie powinny przechodzić proceduralnie przez prezydium, tylko od razu być składane do komisji, co usprawni. Następnie piąta poprawka polega na tym, że w związku z tym, że przed zjazdem dzisiejszym jest między innymi uchwalenie nowego statutu, co jest wydarzeniem w Polskim Związku Łowieckim, należałoby wprowadzić procedurę zgłaszania poprawek, żeby przy zgłaszaniu potem nikt nie miał wątpliwości i pretensji. Przepis by brzmiał: poprawki do projektu statutu Polskiego Związku Łowieckiego zgłasza się pisemnie do konkretnego przepisu bądź jego części oraz wskazanej jednostki redakcyjnej projektu. Poprawki powinny być podpisane i zawierać wynikające z nich konsekwencje dla tekstu projektu. Poprawki składa się po ustnym przedstawieniu do komisji uchwał i wniosków. Dalej, 20b. Poprawki niespełniające wymogów, o których mowa w ustępie 20a, nie są poddawane pod głosowanie. Z doświadczeń ze zjazdów okręgowych wynika, że poprawki zgłaszane do uchwał zjazdowych po prostu miały nieprawidłową formę, nie można było przypisać, były różne myśli
wolne rzucane i z tym był problem. Następnie poprawka szósta. W związku z tym, że istnieje przepis w regulaminie zaproponowany przez Naczelną Radę Łowiecką, mówiący, że zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, właśnie nie należy zapominać, że nadal obowiązuje statut Polskiego Związku Łowieckiego z 2005 roku, który między innymi sprawy, które mają być głosowane na tym zjeździe, głosuje się inną większością głosów. I jeśli chodzi o godność przyznania godności członkostwa honorowego w PZŁ, następuje to większością 2/3 głosów. Natomiast jeśli chodzi o uchwalenie zmian do statutu i poprawek, zgodnie z paragrafem 168, właśnie ustęp 4 i 5 statutu, głosuje się członkostwo większością 2/3, jak powiedziałem, natomiast poprawki i cały statut bezwzględną większością głosów. W związku z tym proponujemy, aby dodać dwa ustępy 21a i 21b w brzmieniu: zjazd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia nowego statutu PZŁ, a także poprawek do jego projektu bezwzględną większością głosów. 21b. Zjazd podejmuje uchwałę w sprawie nadania członkostwa honorowego PZŁ większością 2/3 głosów. Następnie poprawka siódma do ustępu 22 ma charakter techniczny, ponieważ jest błąd w przywołaniu. Nie chodzi o ustęp 1 punkt 2, tylko punkt 1 litera C. Chodzi o nadanie godności członkostwa honorowego PZŁ w trybie tajnym. I ostatnia poprawka, też techniczna, aby dodać ustęp 22 w brzmieniu: głosowanie jawne albo tajne może odbywać się przy wykorzystaniu urządzenia elektronicznego do liczenia głosów w sekwencji za, przeciw, wstrzymał się. Zasady funkcjonowania systemu przedstawia się przed głosowaniem. Podpisani delegaci Warszawskiego Okręgu Łowieckiego, składam na ręce pana przewodniczącego te poprawki. Dziękuję. Dziękuję koledze. Słucham koledze. Tak. Chciałem się zwrócić do prezydium i do szanownych kolegów, że zanim może zaczniemy dyskusję nad tym wnioskiem i nad innymi, żebyśmy oddali głos gościom, żeby na początku, bo... Ta dyskusja może... Rozumiem, aczkolwiek niestety przegłosowaliśmy taki porządek obrad ze względów technicznych. Ja proszę kolegę Salamończyka, aby na chwilę tutaj został jeszcze przy braku prezydium, ponieważ stronę techniczną musimy uzgodnić głosowania. Dziękuję koledze za ten głos. Słucham kolega Daniłowicz. Ja niestety też mam swoich kilka poprawek do projektu regulaminu. Otóż jeśli chodzi o punkt trzeci, to mi się wydaje, trzeba go w ogóle wykreślić. No bo co to znaczy, że zjazd jest zamknięty, jeżeli mamy taką ilość gości, mamy media i wszystko jest nagrywane. To chyba jakieś w ogóle, no ja nie wiem, na czym polega zamknięty charakter tego zjazdu. Proponuję również, ponieważ mamy maszynki do głosowania, ograniczyć liczbę członków komisji skrutacyjnej do 3 osób. Punkt 12.2. No nie ma po co, żeby 5 osób liczyło głosy. W punkcie 12.2 uważam, że trzeba by to przeformułować, bo tam jest napisane, że wnioski przekazuje się do komisji uchwał i wniosków. Moim zdaniem powinno się je przekazywać do prezydium zjazdu, a zjazd przekaże komisji uchwał i wniosków. Najważniejsza zmiana dotyczy punktu 12.3, bo to jest pytanie, jak będziemy procedować nad statutem. Ja bym proponował ustęp trzeci czy punkt trzeci sformułować następująco. Komisję uchwał i wniosków, czyli powołujemy komisję uchwał i wniosków w składzie 5 osób, 9 osób nie jest w stanie efektywnie pracować, 5 osób, która na podstawie wniosków zgłoszonych w formie pisemnej przygotowuję listę poprawek do statutu, które mają być poddane pod głosowanie, a następnie po głosowaniach nad poprawkami opracowuję projekt uchwały zjazdowej dotyczącej przyjęcia nowego statutu załączonym tekstem jednolitym, uwzględniającym wszystkie uchwalone poprawki, które następnie udostępni delegatom do dalszego procedowania. W punkcie 14, ustęp 2 proponuję wykreślić w całości.
bo uważam, że jest zupełnie niepotrzebny. Punkt ten mówi, zjazd może powołać zespół do spraw obsługi prawnej spośród osób uczestniczących w zjeździe. Ja w ogóle nie wiem, co ten zespół miałby robić, kogo miałby wspomagać, z kogo miałby się składać, dlatego uważam, że punkt ten trzeba wykreślić. Również w punkcie 17 uważam, powinniśmy postawić kropkę po słowie prezydium i usunąć resztę tego punktu, bo nie wiem, co to znaczy, że w pierwszej kolejności wypowiadać się będą przedstawiciele okręgów. Co to są przedstawiciele okręgów? My tu wszyscy jesteśmy delegatami i tyle. No i nie wiem, który z nas miałby mieć pierwszeństwo w wypowiadaniu się. W punkcie 20 uważam, że wszelkie wnioski w sprawie uchwał zjazdowych należy składać na piśmie do prezydium zjazdu. Zdanie drugie należy wykreślić w punkcie 20, mianowicie taki o tych skutki finansowe powinny wskazywać źródła pokrycia kosztów. Tu mówimy o statucie tylko i wyłącznie, jakieś skutki finansowe. I na koniec proponuję wykreślić punkt 23, ponieważ o ile wiem, żadnych wyborów nie przewidujemy na tym zjeździe, więc punkt 23 nie jest potrzebny. Dziękuję. Czy kolega mógłby do jeszcze braku prezydium przekazać te swoje wnioski? Szanowne koleżanki, szanowni koledzy. Są trzy wnioski. Pierwszy wniosek, tak? Tak, kolega? Proszę uprzejmie. Jerzy Ignaszak, mandat numer 232, okręg wałbrzyski. A ja proponuję przyjąć ten regulamin bez poprawek, bo inaczej będziemy się doktoryzować do północy. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałem ten sam wniosek zgłosić. Dziękuję bardzo. Będziemy głosować w następującej kolejności. W następującej kolejności. Pierwszy jest wniosek zaproponowany przez Naczelną Radę do koleżanek i kolegów. Jest to regulamin, który mamy przed sobą. Drugi wniosek jest kolegi Salamończyka i trzeci wniosek kolegi Daniłowicza. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, kto jest za przyjęciem regulaminu uchwał w brzmieniu przekazanym przez Naczelną Radę pod obrady Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatom. Proszę przycisnąć przycisk. Rozpoczynamy. Kolego, no nie można w ten sposób mówić. Jeżeli kolega mówi, kto jest za, to znaczy, że będzie za chwilę, kto jest przeciw. A tymczasem nie jest, kto jest za. Mówimy, proszę głosować. Jedni głosują tak, jedni nie, gdzie wstrzymują. Kolego, ale są trzy opcje. No tak, za, ale za jednym razem. Wstrzymał się, tutaj jeżeli nie ma problemu mówi, technicznego. Jeżeli kolego. To ten sam numer był poprzednio. Kolega powiedział, kto jest za, to głosują tylko ci, co są za. Kolego, ci, ale przeciw, jeżeli nie... ktoś jest przeciw, może być przeciw. Może być. No ale nie, to po co kolega mówi, kto jest za? To może być, proszę głosować. I każdy głosuje, jak uważa. No, w ten sposób jest niepoważny. Stwierdzam, że zjazd przyjął regulamin z większością głosów. Ogółem głosowało 243 delegatów, za było 163, przeciw 74, wstrzymało się 6. Dziękuję bardzo.
szanowne koleżanki, szanowni koledzy, przechodzimy do punktu piątego. Zarządzam wybór dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza zjazdu. Na zastępcę przewodniczącego, jeżeli koleżanki i koledzy wyrazicie taką wolę, chciałbym zgłosić kolegę Salamończyka z okręgu warszawskiego. Czy kolega wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy ewentualna kolejność tego, które zgłaszały mi koleżanki i koledzy z okręgów, czy drugim wiceprzewodniczącym wyrazi zgodę kolega Szkutnik? Dziękuję bardzo. Czy sekretarzem zjazdu wyrazi zgodę kolega Lisiak? Dziękuję bardzo. To są moje propozycje. Czy są jeszcze propozycje koleżanek i kolegów z sali? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem kolegów w zaproponowanej kolejności? Wiceprzewodniczącym kolega Salamończyk. Proszę. Nie, głosujemy zwykłą większością głosów. Możecie kolega. Dobrze. Czyli rozpoczynamy. Moment, momencik. Kolego. Dobrze, kolego. To znaczy, dobrze, to jest sprawa techniczna. Kto jest za przyjęciem propozycji, aby kolega Dariusz Salamończyk prowadził, wiceprzewodniczył naszemu zjazdowi? Kto jest za przyjęciem? Kolega Salamończyk, tak? Kolega Szkutnik Przemysław. Proszę uzupełnić stronę techniczną. Czy mogę prosić tę stronę techniczną? Dobrze. Kolega Lisiak Paweł. Jezu, bo to... Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy procedowanie. Kto jest za przyjęciem jako wiceprzewodniczącego zjazdu kolegę Salamończyk Dariusz? Kto jest za? Głosujemy, a nie, bo to po prostu. Kto jest za przyjęciem kolegi Przemysława Szkutnika do prezydium? Oczywiście zaraz będą kto za, kto przeciw. Głosujemy zwykłą większością głosów. Dziękuję. Zapraszam kolegę Salamończyka Dariusza do prezydium zjazdu. Gratuluję wyboru. Zapraszam kolegę Szkutnika Przemysława do prezydium zjazdu. Również gratulując wyboru.
Głosujemy nad kandydaturą sekretarza zjazdu, kolegą Pawłem Lisiakiem. Rozpoczynamy procedowanie. Przepraszam bardzo, zgłaszano mi problem techniczny, jeśli chodzi o głosowanie nad kolegą Lisiakiem. Proszę jeszcze raz rozpocząć procedowanie głosowania nad sekretarzem. Dziękuję bardzo. Zapraszam kolegę Pawła Lisiaka, gratuluję. Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, przede wszystkim szanowni zaproszeni goście. Chciałbym prosić o wystąpienie gości zjazdu, czy pani minister? Zapraszam panią minister Małgorzatę Golińską o wystąpienie. Dziękuję bardzo. Dostojni delegaci, panie prezesie, zaproszeni goście, szanowni państwo. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszym zjeździe. Niezwykle cieszę się, że mogę z państwem być. Planował również swój udział pan minister Henryk Kowalczyk, jednak nałożyło się to z pogrzebem świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego z mszą. W związku z tym, że to wybitna postać polskiej polityki, ale też osoba, którą pan minister znał osobiście, nie mógł nie wziąć udziału w uroczystościach pogrzebowych. Natomiast zadeklarował, że tuż po mszy świętej dołączy do nas i również będę prosiła wtedy państwa, abyście udzielili mu głosu. Gratuluję wszystkim dzisiaj odznaczonym, zarówno odznaczeniem państwowym, jak i odznaczeniami związkowymi. Szanowni państwo, zwykle przy takich wystąpieniach powinno się powiedzieć bardzo formalne i ogólne rzeczy, ale pozwólcie, że trochę złamię tą regułę, dlatego że wokół łowiectwa, wokół tego, co dzisiaj dzieje się w Polskim Związku Łowieckim, narasta dużo nieporozumień, być może celowych działań. I myślę, że to jest dobra okazja, aby o kilku z nich powiedzieć, a wręcz wiele zdementować. Dzisiaj jest dla państwa niezwykle ważny dzień. Uchwalenie nowego statutu. Wiem, że było wiele głosów odnośnie tego, że pan minister chce uchwalić swój prywatny statut i narzucić państwu brzmienie tego statutu, co nie jest prawdą. To, jaka jest rola pana ministra, jest zapisane wprost w ustawie Prawo łowieckie. Pan minister jest od weryfikacji legalności statutu. I koniec. Szanowni państwo, to nie znaczy, że pan minister nie może rozmawiać o waszych obawach z przedstawicielami związku, którzy zarówno
w Zarządzie Głównym, czy w Naczelnej Radzie Łowieckiej, czy z indywidualnymi osobami, które również do ministerstwa się zgłaszają, może wysłuchać tych problemów, ale zmiany, które są proponowane i które są przyjmowane, są waszą decyzją. Ważne jest też to, co wybrzmiewa w wielu miejscach, również obserwuję to w komentarzach na forach społecznościowych, że jest jakiś plan zabierania obwodów łowieckich, przekazywania ich lasom państwowym, leśnikom, które już tylko na to czekają, a nawet mają na to zgromadzone pieniądze, a nawet są już wyznaczone obwody najbardziej bogate w jelenia, które już są przydzielone. To też jest kłamstwo. I kolejna kwestia, że planuje się delegalizację Związku Łowieckiego. Kłamstwo. Że planuje się zmianę modelu Polskiego Związku Łowieckiego, modelu polskiego łowiectwa, że nadzór ma przejąć polskie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Nie planuje się takich zmian. W ogóle nie planuje się ingerowania w kwestie, o których pewnie Państwo słyszeliście, i nie planuje się delegalizacji Polskiego Związku Łowieckiego. Pan minister o tym, mam nadzieję, również dzisiaj powie. Ale chciałabym, żebyście Państwo, przyjmując to do wiadomości, przyjęli również do wiadomości taką informację, że uważamy, że polski model łowiectwa jest modelem właściwym. I zależy nam na tym, żeby wykonywane przez Państwa zadania służyły gospodarce łowieckiej, ochronie przyrody. I to jest cel ministra środowiska. Zależy nam na tym, żeby ludzie, którzy z Państwa decyzji zasiadają w najwyższych gremiach Polskiego Związku Łowieckiego, byli osobami, żeby te osoby były uczciwe, nie tylko wobec nas, ale przede wszystkim wobec Państwa. Liczymy również na to, że będą zdolne do współpracy również z panem ministrem, bo jak Państwo wiecie, ustawa Prawo Łowieckie nadaje nadzór panu ministrowi. Ale ta współpraca to nie jest tak, jak próbuje się w wielu miejscach wskazywać, że to jest ręczne sterowanie przez ministra tym, co Państwo robicie. Ja liczę na taką współpracę, dlatego że tylko poprzez tą współpracę jesteśmy w stanie wspólnie osiągać cel, jakim jest dobrze sprawowana, dobrze realizowana gospodarka łowiecka, a poprzez to również ochrona przyrody w Polsce. Dziękuję wszystkim wam, szanowni państwo, ale też wszystkim myśliwym, których dzisiaj państwo reprezentujecie, za wysiłki, które wykonujecie, za waszą codzienną pracę, bardzo często podkreślacie wprost, społeczną pracę. Jestem wam za to niezmiernie wdzięczna. I jeszcze na koniec. Wiem, że macie dużo pretensji o to, jak wygląda ostateczny kształt ustawy Prawo Łowieckie. Propozycja, która wyszła z ministerstwa, różni się od tej, która została w toku prac parlamentarnych uchwalona. Były również propozycje, aby wrócić do ustawy Prawo Łowieckie i wprowadzić jeszcze tam wiele zmian. W toku dyskusji, również prowadzonych pod moim przewodnictwem, była podjęta decyzja, żeby prawa łowieckiego w tym momencie nie otwierać. Również dlatego, żeby
nie dać podstaw nikomu, kto dzisiaj próbuje mieszać w Polskim Związku Łowieckim, w gospodarce łowieckiej. Wiele też propozycji, które wypływały z Państwa środowiska, zostało wycofanych. Podejrzewam, że również z tego tytułu. Ale to nie znaczy, że o konieczności zmian, czy o potrzebach, czy o problemach nie możemy rozmawiać. Nawet powinniśmy. I od tego jest Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, od tego jestem ja, od tego jest również pan minister, który jest niezwykle otwarty na kontakt z każdym z Państwa. Miałam mówić bardzo krótko, ale myślę, że nie będę miała już takiej okazji, żeby się z Państwem spotkać i żeby jeszcze raz móc to wszystko, co teraz powiedziałam, Państwu powiedzieć. Na koniec jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzę Państwu dzisiaj owocnych obrad, statutu, który wypełni Wasze oczekiwania, ale też będzie dobrze służył wszystkim myśliwym i gospodarce łowieckiej w Polsce i apeluję do Państwa o jedność. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że i leśnicy, i rolnicy, i myśliwi mają wielu atakujących z zewnątrz. Myślę, że to są akurat te grupy, które powinny ze sobą współpracować. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, związek powinien być również jednością, co nie znaczy, że musi być jednomyślny, to nie jest to samo, ale jednością. Bo niepotrzebne są Państwu również wewnętrzne próby rozbicia związku. Dziękuję jeszcze raz za to, że mogę z Państwem być. Nie wiem, czy uda mi się być do samego końca, ale na pewno, jak tylko dołączy pan minister, będzie chciał zabrać głos. Dziękuję ślicznie, życzę owocnych obrad.